Zaczynamy Studio PAP. Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Radosław Ogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, moim państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, szkoda, że nie udało się obronić Pauliny Matysiak w Komisji Infrastruktury? No myślę, że szkoda i to przede wszystkim szkoda z punktu widzenia jej wyborców i wielu Polaków, którzy może nie są jej wyborcami, może nawet nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, ale po prostu uważają, że Polskę stać na duże inwestycje, że Polska powinna się rozwijać, a proces legislacyjny, prace w Komisji Infrastruktury powinny być transparentne. Bo... I to będzie jakaś taka zmiana narracji, że teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie tak pięknie się wypowiadać na temat wszystkich posłów i posłanek partii Razem? Wie pan, tu nie chodzi o to, z jakiej partii jest pani poseł Matysiak, tu nie chodzi o to, czy my się zgadzamy w 100%, czy zgadzamy się w 1%. To jest pewnego rodzaju symbol. Pani poseł, z którą dzieli mnie bardzo wiele, jak sądzę, w kwestiach, no nie wiem, zwłaszcza światopoglądowych, z nią, z jej partią, ale pani poseł dała się poznać jako rzeczywiście taka bardzo zdeterminowana bojowniczka o to, żeby Polska się rozwijała. I jak bardzo trzeba być małostkowym, żeby ściągnąć wszystkie możliwe zastępy, żeby praktycznie niemal ściągnąć rząd z wyjazdu zagranicznego, bo przecież Sejm rozpoczął się w środę. Już w środę chciano odwołać panią poseł, ale okazało się, że nie, bo są konsultacje międzyrządowe w Pradze. Marszałek Hołownia się przestraszył, że nie będzie miał większości i mówi nie, to przekładamy to głosowanie. No, ja nie widziałem determinacji koalicji rządzącej takiej przy żadnej dotychczasowej sprawie. No, kwota, bo... przy kworum raz już nie było, więc no, był już falstart. Tak, ale czy na tym to powinno polegać, że taka totalna mobilizacja i udało się jednym głosem, 231 głosów, udało się odwołać jedną posłankę z komisji. Ma pan takie poczucie, że Paulina Matysiak jest teraz po waszej stronie? Nawet jeżeli nie jest w barwach, to gdzieś tam jest po waszej stronie? Ja myślę, że ona jest w kwestiach istotnych dla polskiego rozwoju po dobrej stronie. Nie chcę tutaj nikogo etykietować, tylko jeszcze dokończę tę myśl. Czy jak ja bym bardzo chciał, żeby chociaż połowę tej determinacji, którą włożono w odwołanie pani poseł Matysiak, włożono w realizację obietnic wyborczych, na przykład kwota wolna od podatku. W tym tygodniu się dowiedzieliśmy, że kwota wolna od podatku, o której z wprowadzeniu zapewniał minister Domański jeszcze jak był panem Domańskim i startował w wyborach, która była w 100 konkretach Donalda Tuska. Kwota wolna spada z agendy, nie ma, nie znam, w ogóle w życiu o tym nie słyszałem. No przecież to jest robienie sobie kpin z Polaków. No, łącznie z tym, że na razie jest problem w ogóle z pieniędzmi na składkę zdrowotną, ale zostawmy to na razie, panie pośle. Jakie pan szanse daje temu projektowi politycznemu, który, no, rozumiem, inauguruje Jan Krzysztof Ardanowski razem z Pawłem Kukizem? To ma jakiś, jak to nazwać? To jest taka, to będzie taki... dodatek do Prawa i Sprawiedliwości, do Zjednoczonej Prawicy, czy to będzie, no nie wiem, daje pan jakieś szanse powodzenia politycznego? To jest pytanie, co panowie zamierzają, jak to widzą i co będą z tym robić. To jest wróg Prawa i Sprawiedliwości? My nie mamy wrogów, my nie szukamy wrogów. My chcielibyśmy, żeby polska polityka polegała na tym, że merytorycznie dyskutujemy o konkretnych sprawach, no a nie, że premier bawi się w trollerkę i zachowuje się jak emocjonalnie rozchwiany nastolatek niejednokrotnie. Cóż, no ja widziałem już bardzo wiele różnego rodzaju takich politycznych startupów, tak to nazwijmy, po obu stronach sceny politycznej. Bardzo różnie się to kończyło. No, będziemy się temu przyglądać. Ja nie będę deprecjonował panów. No, są dorośli, podjęli swoją decyzję, wiedzą, co robią. Takim politycznym startupem była Solidarna, potem Suwerenna Polska? Pewnie na jakimś etapie można by było użyć takiego określenia. No, to trochę na innej zasadzie, no bo i teraz to byli politycy, którzy zdecydowali się odejść od Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że po latach refleksja nadeszła. To jest taki syn marnotrawny, który wraca? No, nie chcę tutaj w jakieś bardzo ewangeliczne porównania iść. To przejęcie, nie wiem, na rynku, czy jak to nazwać, fuzja na rynku? No
nie, decyzja, że nie, już poważnie, ta decyzja jest dyktowana tym, że no, dzisiaj widzimy, z czym się mierzymy. To nie jest normalna sytuacja w demokracjach. Jedna partia przejmuje władzę po drugiej i realizuje to, na co się umawiała z wyborcami. Nie, mamy do czynienia z sytuacją, w której dorwano się do władzy po co? Po to, żeby niszczyć media i przejmować je siłą, po to, żeby nielegalnie przejmować prokuraturę. Mamy przecież na wyrok Sądu Najwyższego, ale jak się nie zgadza władza z wyrokiem Sądu Najwyższego, to twierdzi, że to nie jest sąd. Marszałek Sejmu z mównicy sejmowej ogłasza, że jemu się z kolei Trybunał Konstytucyjny nie pomaga. No mamy do czynienia z pełną anarchizacją, a cierpią zwykli ludzie, którzy nie mają, nie są pewni, czy mogą iść do sądu. No, wróćmy mamy do tego połączenia. Tak, no, ale to właśnie mówię, to są wszystko rzeczy, które do tego doprowadziły. Mamy do czynienia z bezprecedensową w demokracjach walką z opozycją. Oskarżenia, używanie prokuratury, ale również metody administracyjne, odbieranie finansowania jedynej prawdziwej opozycji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, próba administracyjnego niszczenia opozycji. No to wszystko pokazuje, że potrzebna jest jedność w szeregach, potrzebny jest jeden wspólny front, żeby z tym złem walczyć. Z jednej strony złem, a z drugiej strony z jakąś gromadą kompletnych dyletantów. No, panie redaktorze, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj? Prezes PZU Ukraina, nominat obecnej władzy, zatrzymany za posiadanie narkotyków. No przecież to się w głowie nie mieści. To, gdyby to nie był skandal międzynarodowy, gdyby to nie było poważne, gdyby nie chodziło o spółkę Skarbu Państwa i pieniądze wszystkich Polaków, to byłby jakiś kabaret. No, kogo oni wsadzają do tych spółek? Ćpunów czy dealerów? Mocne słowa. No wie pan, jeżeli pies na granicy znajduje u kogoś w samochodzie narkotyki, no to są słowa moim zdaniem adekwatnie opisujące rzeczywistość. Panie pośle, wracając jeszcze do samego połączenia, ma pan takie poczucie, że suwerenna Polska jednak przyczyniła się do przegranej w wyborach Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy takie... do tego, że nie sprawujemy władzy po tych wyborach. Bardzo wiele przyczyn. Bardzo było wiele przyczyn drobnych. Czy jedną z nich jest suwerenna Polska i działania suwerennej Polski? Wie pan, no pewnie byłoby dużo lepiej, gdyby taki charakter czasami wewnętrznej opozycji jednak zachowywał charakter wewnętrzny, a nie był prezentowany tak bardzo publicznie, bo to pewnie mogło wprowadzać w konfuzję część wyborców. To pewnie nie pomagało, ale ja dzisiaj nie chcę rzucać kamieniem. Ale macie takie... znaczy, generalnie jest chyba takie poczucie, że nie wszyscy w PiS-ie są zadowoleni z tego, że suwerenna Polska przystępuje do PiS-u i nie wszyscy w suwerennej Polsce, a może nawet większość, nie jest zadowolona z tego, że musi dołączyć do PiS-u. To jest takie małżeństwo z absolutnie rozsądku i czystej kalkulacji? Trzeba wygrać wybory prezydenckie? Ale polityka nie polega na tym, że rzeczywistość jest zawsze idealna, że wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi, a już zwłaszcza politycy, zwłaszcza nie powinni robić polityki po to, żeby samemu być zadowolonym. No, jednak zadowolenie wyborców, obywateli jest czymś dużo istotniejszym. I to wynika po prostu nie z chęci wygrania wyborów prezydenckich dla wygrania wyborów prezydenckich, czy jakichś innych wyborów. No, to wynika z tego, że widzimy dzisiaj konieczność. Po prostu, jeżeli chcemy utrzymać nasz kraj mówiąc bardzo, bardzo już szeroko, w obrębie cywilizacji zachodniej, bo to, co obserwujemy, walka z opozycją, wykorzystywanie prokuratury, przejmowanie prokuratury, przejmowanie siłowe mediów, no to jest niestety, to są standardy rodem za wschodniej polskiej granicy. Panie pośle, w MSZ funkcjonował nietransparentny i korupcjogenny mechanizm wpływania na konsulów w sprawie wydawania wiz, tak mówi prezes NIK Marian Banaś. Czy wybór prezesa Banasia na szefa NIK to był największy błąd Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, czy największy, ale na pewno prezes Banaś okazał się osobą niewiarygodną i jego działania są rozczarowaniem. Mówiliśmy to wielokrotnie i to nie dlatego, że on, nie wiem, już nas nie lubi. Nie, tylko on po prostu dramatycznie upolitycznia i obniża prestiż instytucji, którą kieruje. No przecież wszyscy słyszeli, a przynajmniej mogli usłyszeć, nagrania między rozmowy między panem Banasiem a mecenasem Chmajem, który współpracuje z Platformą Obywatelską, też
dwa dni temu donosiły media chyba, że, czy wczoraj, że jego partnerka podobno objęła stanowisko bardzo intratne, bardzo popłatne w Europolgazie. To oczywiście do zweryfikowania, ale jeżeli to jest prawda, no to też pytanie o transparentność tej władzy. Pan Banaś mówił, że on ma dla Donalda Tuska koszyk prezentów. A czym były te prezenty? To były raporty NIK, które miały atakować Prawo i Sprawiedliwość. I tu po raz kolejny jest gra tymi wizami, bo czym innym jest nielegalna migracja, którą nam próbuje Tusk z kolegami z Unii Europejskiej zafundować, to znaczy macie przyjąć nielegalnych migrantów, którzy przedarli się do innych krajów. Czym innym jest wykorzystywanie nielegalnej migracji, to co robił Łukaszenka na wschodniej granicy, przed czym my się broniliśmy i wtedy nas za to atakowano. Wtedy Tusk mówił, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na świecie. No, cieszę się, że chociaż zapory nie rozebrali. A czym innym jest to, gdy na wniosek polskich przedsiębiorców, którzy potrzebowali rąk do pracy, ktoś występował o pozwolenie na pracę. Na podstawie tego część ludzi występowała po wizę. Przyjeżdżała chwilowo i pracowała i w większości wypadków wyjeżdżała. I jeszcze jedno tylko zdanie. Po ataku na Ukrainę prawie 2000 Rosjan dostało polskie wizy, często z naruszeniem prawa i wbrew sankcjom. Gdzie wtedy byliście, panowie Duda, Kaczyński, Morawiecki, to jeszcze tylko Tusk. Jeszcze tylko jedno zdanie. Czy 2000 Rosjan po wybuchu wojny dostało się do Polski za czasów Prawa i Sprawiedliwości nielegalnie wbrew sankcjom? Już mówię, tylko dokończę tamtą myśl, bo to mi opowiadał jeden z naszych kolegów, którzy wcześniej byli wojewodami. Dziś NIK twierdzi, że za dużo wiz, a swego czasu NIK w innym raporcie, i to było na komisji sejmowej, twierdził, że wojewodowie zbyt wolno i za mało dynamicznie prowadzą proces wizowy, bo Polska potrzebuje pracowników. Więc jak pan widzi, no to jest na zasadzie, jak się chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. No Donald Tusk, myślę, że rozpoczynający temat wiz dla Rosjan jest bardzo, powiedziałbym, radykalnie buńczuczny, bo to za rządów Donalda Tuska i za poprzedniego ministrowania Radosława Sikorskiego w MSZ dawano setki tysięcy wiz Rosjanom. My po wybuchu wojny natychmiast to ograniczyliśmy, wytyczne do placówek poszły, wizy dla Rosjan, jedynie jakie były możliwe, to wizy humanitarne po udowodnieniu, że na przykład są prześladowani przez reżim Putina. Jeżeli jakaś inna wiza została wydana, oczywiście każdy taki przypadek trzeba zbadać, ale Niemcy w tym samym okresie, po wybuchu wojny, wydały kilkadziesiąt tysięcy wiz Rosjanom, więc próba epatowania opinii publicznej czymś, co niczym nadzwyczajnym nie jest i jak widać jest w bardzo dolnych stanach tego, co chociażby nasz najbliższy sąsiad robi, no jest po prostu manipulacją ze strony Donalda Tuska, bo on cały czas próbuje odwracać uwagę. Próbuje odwracać uwagę od tego, że miesiąc po tragicznej powodzi mało kto dostał pomoc i mieszkańcy tych gmin dowiadują się, że dopiero przyjedzie komisja i złożą wniosek. Tam ktoś ma 30 dni na rozpatrzenie tego wniosku, a co gorsza, jeżeli ktoś dzisiaj już by chciał osuszać swój dom, naprawiać swój dom, to co wyda, to nie będą koszty kwalifikowane, czyli nie będzie mógł zwracać się o refundację. Czyli ludzie mają siedzieć. Nie, ale no to jest właśnie o to chodzi. Dlaczego Donald Tusk raz na jakiś czas się odpala i nagle mu się wizy przypominają? Bo ma problemy, bo jest dramat na terenach powodziowych, bo budżet wisi na włosku, deficyt to jest, i to dzięki kreatywnej księgowości pana Domańskiego, 59,8, czyli 0,2 punkta procentowego poniżej progu ostrożnościowego. No przecież to jest balansowanie na cienkiej linie. NFZ nie ma pieniędzy, nie płaci szpitalom, ludzie odbierają telefony ze szpitali, że ich planowane zabiegi są przekładane. To są wszystko ważne sprawy, a nie Donald Tusk wychodzi i próbuje kuglować opinię publiczną, że wiecie, bo wizy. Komisja kopertowa, czyli ta komisja do spraw wyborów korespondencyjnych, przyjęła ten raport końcowych i będą zawiadomienia do prokuratury. W sumie tych 10 zawiadomień, między innymi w sprawie byłego premiera Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan ocenia działanie tej komisji? No szkoda, no, że jeszcze papieża Franciszka w to nie włączono, bo widzę, że po prostu wszystkie nazwiska znane, jakie członkowie komisji kiedykolwiek usłyszeli, to cyk do prokuratury. No, ta komisja od początku jest farsą, udowadnialiśmy to
wielokrotnie, już abstrahując od tego, że przecież są wątpliwości natury prawnej co do funkcjonowania tych, tych komisji. Rozumiem, powołuje się pan teraz na Trybunał Konstytucyjny. No tak, oczywiście, ale też na to, że no to co prawda jest case innej komisji, tej tak zwanej Pegasusowej, ale komisje śledcze mają badać konkretne przypadki, a tam na przykład jest zakreślony po prostu zakres czasowy badania wszystkiego. No to nie od tego są komisje, ale to jest na inną dyskusję. Mhm. Wie pan, no my się ze swoich słów nie wycofujemy. Zadaniem władzy jest wykonywanie postanowień konstytucji, między innymi zapisów konstytucji. Konstytucja jasno określa, ile trwa kadencja prezydenta, kiedy należy zorganizować wybory, są odpowiednie przepisy prawne. Mieliśmy pandemię, to prawda, tego nikt nie przewidział, tego w 97. Aleksander Kwaśniewski z resztą autorów konstytucji nie przewidzieli, ale trzeba było robić wszystko, żeby właśnie z jednej strony nie narażając Polaków, ale z drugiej strony, żeby z drugiej strony realizować zobowiązania władzy, czyli zrobić wybory prezydenckie. Stąd był pomysł, to, że one się nie odbyły, i poszukiwanie winnych, że pieniądze zostały, czy jakieś pieniądze zostały przeznaczone, znaczy to do tego nie była potrzebna komisja śledcza, bo ci winni się wielokrotnie tego przyznawali. Pani Kidawa-Błońska mówiła z dumą, że to ja wywaliłam wybory. Rafał Trzaskowski mówił, że to myśmy robili wszystko, żeby te wybory się nie odbyły. No to jeżeli ktoś torpedował wysiłki polskiego państwa i doprowadził do tego, że te pieniądze zostały zmarnowane, no to właśnie to są ci ludzie. Oni się przyznali. To nimi powinna się zajmować prokuratura. Panie pośle, Łukasz Mejza powinien dobrowolnie oddać immunitet, nie kryć się za tym immunitetem? Myślę, że to by było dobre z bardzo wielu różnych powodów, również z punktu widzenia... Niech pan mi da dwa na przykład. Dlaczego to by było dobre? Bo no jeżeli chodzi do marszałka... No Łukasz Mejza wielokrotnie mówił, że on jest w porządku. Mam wrażenie, że nawet chyba kiedyś zapowiadał to medialnie. Musiałbym sprawdzić, więc no, to byłoby konsekwentne. Pokazałby, że nie ma nic do ukrycia. Nie będziecie stać murem za Łukaszem Mejzą. No czekamy na jego decyzję. Po prostu. Panie pośle, czy 15 października z kolei Marcin Romanowski powinien stawić się w prokuraturze, pańskim zdaniem, poseł suwerennej Polski? No tutaj, wie pan, to jest kolejna w serii akcji prokuratury, no bardzo politycznych. Cały ten ciąg, no trochę niestety znowu, poważna sprawa jak z komedii slapstickowej, gdzie się przewracają na skórkach od banana. No, ta niewiedza, że poseł jest objęty immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, udawanie, że taki immunitet nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. Głowy za to poleciały. No tak, ale problem jest jeszcze jeden, że wszystkie te działania były podejmowane przez nielegalnego uzurpatora, prokuratora krajowego. No, Sąd Najwyższy jasno powiedział. Czy ja uważam, że no pewnie nie jest nic dobrego i na pewno nie będzie to dobrze odbierane, no nie stawianie się w prokuraturze. No my nie jesteśmy Romanem Giertychem, który nie stawiał się w prokuraturze lubelskiej, która prowadzi sprawę wyprowadzenia pieniędzy z Polnordu. No ale do tej dzisiejszej bodnarowskiej prokuratury, no lista zastrzeżeń, lista wątpliwości, no robi się coraz dłuższa. To już kończę to przepytywanie. Na koniec jeszcze tylko zapytam, czy 14 października ma pan takie wiadomości, że Zbigniew Ziobro jednak nie pojawi się na komisji śledczej? Co do 14 października, to ja jedynie wiem, że to jest Dzień Nauczyciela, jeżeli mnie pamięć nie myli, i awansem składam wszystkim nauczycielom najlepsze życzenia, a z innych wróżbiarskich działań to okay. Proszę mnie zwolnić. To ja zapytam inaczej, a powinien się stawić? Jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, no to... Ostatnio udzieli wywiadu Rzeczpospolitej. No mówi, że wraca do żywych, że ma problemy oczywiście z mówieniem. No ale to rozumiem, że można przesłuchiwać w innej formie niż mówienie. A czy wie pan, tylko jak ja widzę... No. Znaczy znowu. To jest akurat ta komisja, do której legalności są poważne wątpliwości. To jest rzecz pierwsza. Są zastrzeżenia Trybunału, więc no to minister Ziobro jako prawnik to po pierwsze oceni. No po drugie, wie pan, jak ja widzę to, co się dzieje, to, co robi pani Sroka, to, co robi pan Trela z takim jakimś wręcz sadystycznym zacięciem, wiedzą, że ich świadek jest po bardzo poważnej operacji onkologicznej. Wiedzą, że no, jego stan no, nie pozwala na to, żeby przed wiele godzin przed komisją...
i oni jakieś pokrzykiwania, do szpitala, będziemy go przesłuchiwać, każemy go przywieźć. Dobrze rozumiem, jakieś... że to takie zachowanie, to, tak to pan określił, jakieś... to jest sadyzm? No to, to jest na granicy sadyzmu. I to dlatego, że oni z tego taką niewątpliwą przyjemność czerpią, jak się ogląda ich wypowiedzi. No do tego jakieś dziwne chocki-klocki z tą opinią lekarską, gdzie nie dość, że biegły nie widział pacjenta, to jeszcze jak się później okazało, nie widział części dokumentacji medycznej. No to przecież wygląda na przepychane kolanem tylko po to, żeby robić szopkę polityczną, żeby pod tytułem Ziobro przed komisją, no to wie pan, to ja mam co do tego wtedy duże wątpliwości, jak widzę takich politycznych czynowników, którzy się palą do tego, żeby realizować wytyczne Tuska, a nie swoje obowiązki poselskie. Wracamy jakby do punktu wyjścia, czyli od soboty będziecie stać murem za Ziobrą? W sobotę Kongres Prawa i Sprawiedliwości no, będzie swego rodzaju takim trochę też podsumowaniem tego roku w opozycji. Pierwszym taką dużą okazją do porozmawiania w naszym gronie od wyborów. Będą delegaci oczywiście z całego kraju. No, sam Kongres nie podejmuje decyzji o połączeniu partii. To jest kompetencja Rady Politycznej. Ale oczywiście będziemy o tym na Kongresie rozmawiać. Być może jakieś wytyczne kierunkowe zostaną też sformułowane. Rada Polityczna to dopiero chwilę później. No i tak jak mówię, na pewno będzie duże zrozumienie, że w tych czasach potrzebny jest jednolity front sił, już nie powiem nawet tylko prawicowych, sił po prostu propaństwowych, patriotycznych, prorozwojowych, suwerenistycznych, żeby powstrzymać to zło, które w naszym kraju zapanowało. I mogę to odbierać jako deklarację, jako zaproszenie Konfederacji do tego projektu? Ja nie sądzę, żeby Konfederacja chciała się połączyć z Prawem i Sprawiedliwością, ale... Znaczy, dobrym początkiem byłoby, gdyby Konfederacja przestała być opozycją koncesjonowaną i przestała atakować non-stop Prawo i Sprawiedliwość i przestała liczyć na rozbicie na prawicy, bo rozbicie na prawicy to jest gwarancja długich lat rządów Tuska, tylko żeby, jeżeli jest opozycją, to żeby zajęła się recenzowaniem rządzących, a nie jedynej realnej opozycji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Wie pan, no to tylko Prawo i Sprawiedliwości zabrano finansowanie z budżetu. Widać, że to nas się boją rządzący. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. To było Studio PAP, dziękuję również państwu i do zobaczenia.